czyli parsza 39, parsza hukat, czyli ustawy. Zaczyna się od ustawy, od rozporządzenia, dosyć ważnego. Ja bym zadał pytanie do tego, do tej części. Czy to jest istotne w dzisiejszych czasach, gdy człowiek współcześnie dotknie się, czy będzie przebywał w miejscu, gdzie jest umarła osoba? Bo nie mówię tu o grobach, ten grób to raczej jest tu wątpliwe, to słowo dotknie się grobu, no ale to pomijmy w tej chwili. Chodzi o samo dotknięcie zwłok, bo dlaczego mówię o tym grobie, że to jest wątpliwe, bo chodzi o, co współczesna nauka już poznała, są pewne bakterie, tak, dobrze mówię, które się wytwarzają na zmarłych, oczywiście po kilku dniach, ale to jakby ta zasada jest od samego początku, gdy osoba jest zabita mieczem czy cokolwiek, czyli już i osoba zmarła w pomieszczeniu, w namiocie, jak powiedziano, czy w pomieszczeniu. Bo tu Bóg każe sporządzić specjalną substancję, tak bym to nazwał, z czerwonej jałówki, tak zwanej, aby uświęcić taką osobę, oczyścić. Czy mamy tutaj wskazówkę jakąś w tym tekście, że to może dotyczyć też dzisiejszych naszych czasów? Mi się wydaje, że w 10 wersecie jest, w drugiej części, ta wskazówka, że to oczyszczenie będzie dotyczyć synów Izraela oraz obcych, goszczących. Będzie obowiązywało takie samo wieczyste prawo. Tutaj konkluzją tego jest, znaczy konkluzją, uwypukleniem tego pouczenia, tego nakazu jest chyba 20 werset z 19 rozdziału. Ale jeśli ktoś będzie nieczysty i nie oczyści się z grzechu, taki człowiek będzie wykluczony ze społeczności, bo skalał przybytek Jahwe, nie został pokropiony wodą oczyszczającą i jest nieczysty. Może jakieś pytania z osób, które są na łączach do tego tematu, na czacie proszę pisać. Czy ma to dzisiaj jakieś zastosowanie? Jakiś sens w ogóle? No bo jak ja sobie przypomnę, to dziadek mój był umarły i byłem wtedy w pokoju, w tym, w którym on leżał. No i oczywiście dzisiaj czytając to, mogę powiedzieć, że jest to, jak to Tora mówi, mój grzech nieświadomy, bo nie wiedziałem, ale od tej chwili wiem. Czyli można by powiedzieć, że nosiłem na sobie nieczystość przez cały ten czas. Miałem wtedy, nie wiem, 14 chyba lat. Gdybyś nawet wiedział, to miałbyś popiół z czerwonej jałówki? No dobrze, dlatego pytam, jakie to ma zastosowanie, bo tu jest jakby oczywiste... Jaki sens jest tego kropienia? No
jest tutaj o tej jałówce, tak? No, ale jaki jest tego sens? No tak. Ale mamy lepszą, doskonalszą ofiarę, tak? Która oczyszcza. Bo ja nie mówię, że będziemy teraz czekać na czerwoną jałówkę, aż tam ci zarządzający w Izraelu w tych sprawach ją tam ogarną. Bo my rozważamy ten tekst w duchu mesjaszowym, tak? W duchu Chrystusa, w jego naukach. Tak jak jest powiedziane, to prawo będzie wieczyste, obowiązywać zawsze. Oczywiście, tak jak mówię, wielokrotnie powtarzam, te prawa funkcjonują, tylko zmieniły swój charakter. Czyli nie mamy tu już tych zwierząt spalanych i tak dalej, zwęglanych, spopielanych, tak jak tutaj jest to powiedziane o tej jałówce, ale mamy pośrednika, który jest doskonałą ofiarą za grzech. To kilka rozdziałów ze zwoju do Hebrajczyków o tym mówi. Oczywiście tam nawiązuje za cały Izrael, do kozła, ale też do wielu innych oddań, ofiar za grzech. Zanieczyszczeń, bo tutaj tak, to jest ta nieczystość też. Tutaj głównie jest ta w kontekście nieczystości, nie grzechu, tylko nieczystości. Bo w ogóle samo to sformułowanie, że pokala taka osoba, która się nie oczyści, pokala przybytek Jahwe, która nie uczyni tego. I to jest zastanawiający zwrot w ogóle, sam w sobie. Bo tu nie jest powiedziane, że osoba, która się nie oczyści, wejdzie do przybytku, czy wejdzie na dziedziniec, tak? Bo do przybytku to tylko Aaronici mogli wejść. Na dziedziniec, tak? Który też nazywany jest jako już później w pewnych, podejrzewam, że tutaj w tym określeniu, też jest to już taki utarte określenie jako całość, przybytek razem z dziedzińcem, że to jest przybytek, świątynia, tak? Później, gdzie mamy świątynię Salomona, już właśnie ten, sama świątynia to jest ten główny budynek, natomiast też jest określany świątynią obszar wraz z dziedzińcem. Bo to cały rytuał jest tak, że przez 7 dni ta osoba będzie nieczysta. Trzeciego dnia ma się poddać oczyszczeniu, tą pokropieniu wody z tej jałówki i siódmego dnia i będzie czysty. Czy ma to dzisiaj jakiekolwiek znaczenie? Czegoś nas to uczy, czy na coś wskazuje, co możemy z tego wyciągnąć. Bo Jeszua wielokrotnie odnosił się do martwych ludzi, dawał różne lekcje. Martwych, ale szczególnych martwych ludzi. Jedno takie sformułowanie mamy w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, przeczytajmy, 8 rozdział 21-22. Szukam powiązania, tak? Odnośnika. Mateusza 8:21-22. A ktoś inny, jeden z jego uczniów, powiedział: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Mówi mu Jeszua: Chodź,
za mną, a grzebanie umarłych zostaw umarłym. Grzebanie umarłych zostaw umarłym. Widzimy język idiomatyczny. I podobno sformułowanie jest w Łukasza, tylko trochę rozwinięte bardziej. 9 rozdział. Od 59. Rzekł też do innego: chodź za mną. Jeszua mówi: chodź za mną. Lecz on powiedział: Panie, pozwól mi najpierw pogrzebać ojca. Powiedział mu, czyli Jeszua: zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty głoś Królestwo Boże. Inny zaś powiedział: pójdę za tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi domownikami. Jeszua rzekł: kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tu Jeszua odnosi się do umarłych, do ludzi w stanie umarłym, żyjących, ale są dla Boga umarłymi. Oczywiście to, co mówi Jeszua o ludziach w stanie umarłym, duchowym oczywiście, bo na to wskazuje kontekst i analiza tego materiału, w żaden sposób nie odnosi się do tego fizycznego zanieczyszczenia zwłokami umarłego człowieka. I mi się wydaje, że tak jak wcześniej powiedziałem, Jeszua jest naszym oczyszczeniem. Ale kiedy on jest naszym oczyszczeniem? Naszą jałówką, naszą odpuszczeniem. No tylko wtedy, kiedy jest on naszym odkupicielem, naszym wybawicielem, naszym nauczycielem, naszym wychowawcą, naszą drogą, prawdą i drzwiami. Ale dodam tutaj nie sloganowo, nie, tylko słowa, ściśle i dokładnie. On był Judejczykiem, przestrzegał Tory Mojżesza, którą Bóg dał przez Mojżesza. I wtedy jest naszym oczyszczającym oddaniem, czyli tą ofiarą za grzech, gdy człowiek postępuje. Oczywiście ten trzeci i siódmy dzień uważam jako dobry przykład na zastanowienie się, na zatrzymanie się, na uszanowanie tego rozporządzenia. Przyjść do Boga w duchu Mesjasza, w Jego ofierze, w modlitwie oczyścić się przed Bogiem. Upamiętnić to, że Bóg dał takie prawo dotyczące kontaktu ze zwłokami. Wtedy i to prawo szanujemy i uwypuklamy też oddanie Jeszuły jako sprawiedliwego, który oczyszcza każdego, który podąża jego drogą, śladami. Tak to rozumiem. Bo jeżeli to jest tak poważna rzecz, że gdy człowiek w tamtym czasie nie poddał się temu oczyszczeniu, miał być wyłączony ze swojej społeczności, miał być wyrzucony na zewnątrz, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębami językiem
chyba 22 z objawienia, 22 rozdział. Można by to przeczytać w tym momencie, bo to jest też ciekawy fragment w tym kontekście, chyba 22 rozdział. Teraz zerknę. Tutaj 21 rozdział odnosi się do samego miasta świętego, że końcowe wersety, czyli 21 rozdział, tutaj od 22 można przeczytać, o świątyni w nim nie dojrzałem, bo Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią i baranek. Miast nie trzeba słońca, nie księżyca, by mu świeciły, bo jasność Boża je oświetla, oświetliła, a lampą jego baranek. W jego świetle będą chodziły narody, a królowie ziemi wzniosą do niego swój przepych. Wniosą do niego swój przepych. Za dnia bramy jego będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy i przyniosą do niego przepych i skarbów narodów i nic nieczystego do niego nie wejdzie. U tego miasta, ani ten, co czyni ohydne rzeczy i popełnia kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. To na zewnątrz będzie płacz i grzytanie, to jest w innym Ministerstwie Ewangelii chyba. Przeczytajmy sobie to, Łukasza, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Może, bo tu jest przypowieść, tak, końcówka tej przypowieści, bo kiedy Pan domu wstanie i zamknie drzwi, wy zostaniecie na zewnątrz i zaczniecie kołatać do drzwi, 25. I wy zostaniecie na zewnątrz i zaczniecie kołatać do drzwi, wołając: Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: jadaliśmy i piliśmy z tobą i nauczałeś na naszych ulicach. Odpowie wam: nie wiem, skąd jesteście, odejście ode mnie. Wszyscy czyniący, tu powinno być słowo nieprawość, nie zło, nieprawość. Bóg daje prawa. Nieprawość jest przekraczaniem tych praw, bo zło to dzisiaj każdy sobie definiuje jak chce. To nieprawość też generalnie, ale Bóg zdefiniował. 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama, Izaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a sami znajdziecie się poza nim. Poza obrębem w tej przypowieści. I objawienia 27 mówi o duchowej Jerozolimie, o fizycznej, to tutaj mówię do tych, którzy interpretują to jako fizyczna Jerozolima, że nie będzie nocy nad tej Jerozolimą, to chodzi o duchową Jerozolimę, duchowe miasto, Jeszua jest duchową świątynią, całe ciało w Jeszule jest też duchową świątynią, przybytkiem i teraz wróćmy do parszy.
że człowiek nieczysty, który dotknie się zwłok, uchybia, jak to powiedziano, gdzie to było? Bo skalał przybytek Jahwe. Jeżeli powiedziane mamy w tekstach Nowego Przymierza, że odnowionego przymierza, że wy jesteście teraz, mówiąc językiem tym, który tutaj czytamy, przybytkiem Jahwe, gdzie Bóg przebywa wśród was, pośród was, to jak ten przybytek ma być czysty, jeżeli ktoś dotyka się zwłok fizycznie? No ja rozumiem, tak jak już powiedziałem wcześniej, że to jest zastanowienie. Trzeciego dnia, siódmego dnia przyjście w duchu Mesjasza, aby On oczyścił nas. Tak to rozumiem. Bo ten wymiar duchowej śmierci, bo jeżeli ta fizyczna śmierć kogoś, dotykanie się, przebywanie jest tak istotna, to tym bardziej to, co powiedział Jeszua o tych umarłych duchowo. Człowiek umarły duchowo jest umarły, nieczysty. Jego ciało jest nieczyste. Można powiedzieć, że no umarły, całkowicie umarły fizycznie, no to jest przekleństwo, tak? Bo to Bóg nie zamierzał, żeby człowiek umierał, tak? Bo powiedziane jest, gdy z tego drzewa zjesz, to śmiercią umrzesz, tylko wtedy i tylko wtedy. Czyli miał człowiek żyć, czyli żyjemy pod przekleństwem i ziemia, pogrzebanie zwłok, nie spalenie, tylko pogrzebanie ma ten, jakby zadośćuczynić temu, jak to nazwać, przekazywaniu, znaczy no nie przekazywaniu, bo jest przekazywana ta śmierć, ten grzech, jak Paweł to powiedział. Ale jakby człowiek płaci za to, za ten grzech swoją śmiercią. Czyli jest zadośćuczynienie tego grzechu każdy człowiek i jak jest umarły, to fizycznie to jakby jest wyrównany rachunek, tak bym to takim językiem określił. Natomiast gdy żyje, a jest umarły duchowo, to można powiedzieć, że jego ciało jest cały czas tym chodzącym umarłym. Teraz ta nauka Jeszua jest bardzo specyficzna, bardzo ciekawa, że no zajmij się, tak jak do tego swojego ucznia mówi, zajmij się sprawami Królestwa Bożego, a niech umarli grzebią umarłych. Umarli. Takim ciekawym fragmentem jest też w tej kwestii. Co z uczuciami? W tej kwestii Jana 5:24. Tu chodzi o coś innego. Ja wiem, o co tu chodzi, ale co z takimi zwykłymi ludzkimi uczuciami, chociażby miłości do rodziny? No wielokrotnie przykłady były. Na przykład Bóg uśmiercił dwóch synów, w tym pierworodnego Aarona. Nawet nie mógł łzy uronić, że tak powiem. W pewnych sprawach uczucia nie mają miejsca. Tak bym to ujął. Bo dzisiejszy liberalny świat mówi, że uczucia są istotne, trzeba kochać bliźniego, każdego jednego, wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Jezus, powstają w ogóle dziwne slogany. Jezus kocha wszystkich i każdego kocha. To może
do tego nawiążę za chwilę, czy tak naprawdę jest. Bo już ten fragment, który będę chciał przeczytać, to już trochę zaprzecza takiemu sloganowi, bo oczywiście w ogólnym znaczeniu tak jest. W ogólnym znaczeniu. Bóg kocha wszystkich ludzi, Jeszua też kocha wszystkich ludzi, ale jest. Jak nie podąża jego drogą, nie zmieni swojego sposobu myślenia, to jest upomnienie, drugie, trzecie, czwarte i koniec. Zabawy. Jana Ewangelię sobie czytajmy w kwestii śmierci, życia i śmierci duchowej. Ewangelia Jana 5 rozdział, 24 wersetu sobie tutaj przeczytajmy. To jest w tej kwestii i też w kwestii zmartwychwstania. To też mówię do tych, którzy interpretują Księgę Objawienia o pierwszym, drugim zmartwychwstaniu. Ja zawsze zadaję pytanie, a to, którym jest zmartwychwstaniem? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mojej nauki, Jeszua mówi, zaprawdę, zaprawdę, amen, amen. Kto słucha mojej nauki i wierzy temu, kto mnie posłał, to nie jest interpretacja, to Jeszua naucza. Interpretacja Księgi Objawienia. Pierwsze zmartwychwstanie, drugie zmartwychwstanie. Tam oczywiście są takie słowa. Oczywiście nie ma słowa, że to jest pierwsze, tylko jest w odnieśniku drugie, że pierwsze jest lepsze. Ale tu jest, kto słucha mojej nauki i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia. No to będzie to zmartwychwstanie w przyszłości. No tak, tak, ale kto słucha mojej nauki i wierzy, 25 werset, zaprawdę, zaprawiam wam, amen, amen, zbliża się godzina, a nawet już nadeszła. Czyli to nie jest kwestia przyszłości. Jeszua mówi, kto słucha mojej nauki, a ja wam mówię, że już ta godzina nadeszła, już jest, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego, ci zaś, którzy uwierzyli, usłyszeli ten głos, żyć będą. Dlatego Nikodem miał problem ze zrozumieniem tego. Jak może człowiek wejść z powrotem do łona matki swojej i się na nowo narodzić? No nie, chodzi o słuchanie słów Syna Bożego. Tak jak ojciec ma życie w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie w sobie. Czym jest, tak już dygresyjnie, w tym wersecie, to ojciec ma życie w sobie i syn ma życie w sobie? Bóg przekazał Mojżeszowi, co? Słowa życia. Bóg ma w sobie życie, ma w sobie słowa życia i dał je synowi, który ma też w sobie to życie, niesie te słowa życia. Ten werset o tym mówi, o słowach, które powodują, że jak ktoś słyszy Syna Bożego i uwierzy mu i postępuje, to przeszedł ze śmierci duchowej do życia, zmartwychwstał duchowo. 28 werset. Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą jego głos. Jemu współcześni, by jak w grobach. Tu nie chodzi o dosłowność. Cały czas jest tu, Jeszua mówi językiem idiomatycznym, alegorycznym. I ten werset, należy ten fragment też czytać w ten sposób. Wszyscy w tamtym czasie byli jak w grobie. I on przyszedł jak do umarłego narodu, do umarłych ludzi, którzy spoczywają w grobie, śnięci swoimi tradycjami, zachowaniami i kultywowaniem tego wszystkiego. Nie dziwcie się, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą jego głos. Oczywiście też mówimy tu w szerszym kontekście, można powiedzieć, wszyscy na całej kuli ziemskiej, w każdym czasie, gdy usłyszą prawdziwe, gdy to
prawdziwe słowa Jeszuły dojdą do nich, to, bo są w grobach, cały świat jest martwy duchowo. Gdy spoczywający w grobach usłyszą jego głos, wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą. Ci, którzy dobrze czynili, też jest trochę dziwnie przetłumaczone, ci, którzy chcą dobrze czynić, czyli chcą podążać za Jeszuą, wyjdą, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać i iść na potępienie, czyli usłyszą, czyli stanie się Jeszuła, tak jak czytaliśmy tydzień temu, Jeszuła stanie się albo kamieniem węgielnym, na którym będą ludzie budować i będą do życia, będą tymi owcami, innym językiem, i albo Jeszuła stanie się jako kamień węgielny, będzie kamieniem potknięcia. Czyli on, ich uczynek będzie zły, bo oni usłyszą i w swoim sercu postanowią, ale ja wolę iść tą drogą z jakichś różnych przyczyn, to są różne przyczyny, każdy człowiek ma swoje różne sprawy i wybiera. Aby zmartwychwstać na potępienie. Czyli obudzą się, usłyszą te słowa, ale stwierdzą, że nie. Sam z siebie nic czynić nie mogę, osądzam według tego, co słyszę, a wyrok mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale tego, który mnie posłał. Słowa Jeszuły, bo wielu mówi, że Jeszuła przyszedł nie osądzać za pierwszym razem. Jego słowa osądzały. Jego słowa rozsądzały, tak bym powiedział bardziej. Rozsądzały. Każdy człowiek mógł w tamtym czasie zadecydować i to widzimy, czytając różne sprawozdania w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, nastawienie różnych ludzi i w niektórych przypadkach opisane powody, dlaczego tak postąpili, a nie inaczej. Tu dobrym przykładem jest w tej chwili ta osoba, nie Mateusz, bo też był celnikiem, ale jak on, ten drugi, też z imienia był wymieniony, tylko nie pamiętam tego imienia, gdzie później Jeszuła poszedł u niego zjeść. To on już w swym sercu, jak słyszał Jeszułę... Tak. O tym mówię. To już on w swoim sercu zaczął się nawracać. Postanowił w swoim sercu, że odda. Później to powiedział, tak, że odda w czwórnasób, kogo tam oszukał, czy w inny sposób naciągnął. On już zaczął zmieniać swoje myślenie. On już zaczął... Słowa Jeszuła spowodowały, że on zaczął zmartwychwstawać. On zaczął być osądzany do życia. Jego później postępowanie dało dowody tego. A inni postępowali inaczej, czyli usłyszeli i robili swoje albo jeszcze gorzej. Przeczytajmy jeszcze, to która jest 13. Przeczytajmy sobie jeszcze pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 werset od 13. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to zmartwychwstanie Jeszuła się zaczęło wtedy, za jego czasów, i ono cały czas trwa. W każdym czasie, w każdym chwili, w każdym miejscu na ziemi, jeżeli ktoś usłyszy prawdziwego Jehoszuę ben Dawid, nie Jezusa na choince, czy tam pod choinką w żłobku i tak dalej, to zaczynają do niego te słowa docierać i zaczynają działać w nim. Czyli do tego człowieka, do konkretnego człowieka trafia Ewangelia, dobra nowina o Chrystusie, o Mesjaszu. I zaczyna w nim działać. Oczywiście jeden człowiek ma długą drogę, zawiłą, inni trochę może krótszą, ale zaczyna działać.
Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział 13. Dlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, pokładajcie swą nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jehoszua Chrystusa. Bądźcie posłuszni. Nie kierujcie się dawnymi porządliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście jeszcze w nieświadomości, w śmierci. Lecz w całym postępowaniu stajcie się świętymi, czystymi, tak jak świętym jest ten, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak? Te prochy z tej jałówki, mieszane z wodą, miały oczyszczać, miały powodować, że człowiek miał być święty, czysty, tak? Do wieczora i tam czy trzeciego i siódmego dnia. Czyli miał być święty, czysty, bo wiekuisty jest święty, czysty. Czyli też cały ten rytuał trzeciego i siódmego dnia ma uzmysławiać, w jakim przekleństwie człowiek żyje, że śmierć jest stanem przeklętym. I jakby można tutaj też interpretację tego odnieść, że człowiek, który fizycznie dotyka się zmarłego, przenosi te różne substancje, już pomijam, czy to bakterie, jakieś zarazki, jak zwał, tak zwał. To był przykład taki dobitny, nie pamiętasz jak on się nazywał, ten, który był położnikiem, a jednocześnie robił te sekcje zwłok zmarłych. Czy to nie ten, no to bo wszyscy tak robili, a jeden się przeciwstawił, bo widział... No tak, ale dostrzegł ten mechanizm, tak, przenoszenia tych rzeczy, które są na zmarłych, na kobiety, które tam były w ciąży, czy odbierał porody, czy jakkolwiek, i one umierały, po prostu zarażali je. I on, ten jeden z nich, jakby uświadomił sobie, że nie można. Trzeba myć ręce, wysterylizować, że tak powiem się. I był potem pacyfikowany przez innych za to. Tak, ale chodzi o sam mechanizm, przekazywanie ze zwłok coś dalej, śmierć, tak? Tu akurat jakieś drobne ustroje. Ale wymiar duchowy, przełóżmy to na wymiar duchowy teraz. Można tutaj by taką interpretację zrobić, tak? Że ci, którzy są w duchowej śmierci, rozsiewają, bo żyją, tak? Chodzą i coś mówią, coś robią, rozsiewają swój grzech, swoją śmierć. Dlatego też rozumiem te słowa z dekalogu, gdy ktoś przekroczy prawa, będzie przeklęty po ileś tam pokoju, ale gdy będzie oczyści się, będzie słuchał Boga, to będzie jego pokolenia czyste, czyli ten grzech nie będzie przekazywany dalej. I to się wiąże też, to co zwracam uwagę na każdym kroku, zaczyna się wszystko od słów. Grzech zaczyna się od słów. Przekręcanie słów, zmienianie ich znaczeń, które Bóg nakreślił, to jest powielanie grzechu, przekazywanie grzechu dalej. Ten grzech ma umrzeć w nas i mamy dalej głosić Królestwo Boże, czyli posługiwać się Jego językiem. Tak, w każdym królestwie jest, można powiedzieć, specyficzny język, w każdym państwie. Jego własny. I Królestwo Boże też ma swój język. I zacznijmy posługiwać się tym językiem, tym słownictwem, tym określeniami. Nie, my wiemy, że to tak jest, ale tak używamy. No, ja też czasami używam, ale dodaję do tego, że tak zwane, czy pospolicie tak się zwie, bo czasami do człowieka, jak się rozmawia, trzeba odnieść, użyć tych wyrazów, ale właściwych też trzeba użyć i dodać te powszechnie stosowane, żeby człowiek, z którym się coś rozmawia, żeby mógł zrozumieć cokolwiek. Dobrze, uciekłem od tego pierwszego Piotra. Napisane jest bowiem, 16 werset,
Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A skoro ojcem nazywacie tego, który sądzi bezstronnie każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania. Świadomi, że ani srebro, ani złoto, których wartość przemija, było okupem uwalniającym was z marnego sposobu życia odziedziczonego po przodkach. Czyli, że wasze życie jest okupem, czyli wasza śmierć jest okupem zapłacona. I teraz czym ten jest ten okup? Ale drogocenna krew Chrystusa, baranka niepokalanego i bez skazy. Był on przewidziany wprawdzie już przed stworzeniem świata, ale został objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was. Przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i obdarzył chwałą, także wasza wiara i nadzieja jest w Bogu. Oczyściwszy duszę przez posłuszeństwo prawdzie, zobaczcie, prawdą jest to, co Chrystus robił. Jego życie jest prawdą. Jego słowa są prawdą, bo Bóg jest prawdą, Bóg jest życiem i daje słowa prawdy i życia, bo są wypróbowane, sprawdzone. Tu ciśnie mi się wiele różnych fragmentów z psalmów i tak dalej. I Jeszua przekazuje te słowa życia i słowa są jego prawdą, bo są to słowa jego Ojca wiekuistego. Dlatego też Jeszua, jego ofiara, powoduje zmartwychwstanie tego, który usłyszy jego głos. Tu cały czas parafrazuję różne fragmenty, które przeczytaliśmy i które mam w głowie. I ten 22 werset, oczyściwszy duszę przez posłuszeństwo prawdzie, oczyściwszy duszę, duszę w znaczeniu nie dusza, czyli jakiś element w doktrynie katolickiej, element oddzielny od ciała, czy w jakichś innych doktrynach pogańskich. Duszą jest cały człowiek. To jak ktoś chce się tym tematem zająć, to jest to w Biblii jasno określone. Oczywiście dusze, czyli wasze życie teraz, tu i teraz, można tak powiedzieć. Czyli ducha i ciało, powiedz wprost. No, życie, to co dusza, myślicie. I duch i ciało. Tak, no, całą jednostkę człowieka, która żyje, funkcjonuje, myśli, czyli zaczyna się wszystko od myślenia, od słów myślenia, a później postępowania, mówienia i tak dalej. Oczyściwszy duszę przez posłuszeństwo prawdzie, gorąco miłujcie się wzajemnie czystym sercem, aby osiągnąć szczerą miłość braterską i narodzić się na nowo, nie z nasienia, i narodzić się na nowo, czyli widzimy tu to zmartwychwstanie, tak? Przez oczyszczenie duszy, przez posłuszeństwo, oczyściwszy się przez posłuszeństwo prawdzie. Prawdą jest to, co słowo, tak? I tak dalej. Nawiązuję tu z powrotem do tych myśli. Nie z nasienia, które podlega zniszczeniu, lecz z nasienia niezniszczalnego przez słowo Boga, które żyje i trwa na wieki. I teraz cytat jest, z czym jest to słowo Boga. Bo wszelkie stworzenie jest niby trawa i wszelka jego wspaniałość niby kwiat polny, usycha trawa, kwiat wiennie, ale słowo Jahwe, bo to jest cytat, Jahwe trwa na wieki. Ono właśnie jest ogłoszoną wam dobrą nowiną. Widzimy tutaj ten mechanizm, który Bóg daje. Posłuszeństwo to jest nic nowego, to jest to, co w Torze czytamy. Nie odstępuj ani w prawo, ani w lewo od moich pouczeń, bo moje pouczenia, moje słowo, które wypowiedziałem, Bóg wiekuisty, cytuję, powiedział, że są słowami życia, które dają wam życie. Jeszua przekazał te słowa życia, oczyścił z tych naleciałości
różnych, które narosły w tym narodzie, różne ubranka faryzejskie, saducejskie, inne, nauczycieli pisma i tak dalej. Dlatego wtedy człowiek się oczyszcza i naradza. Czyli to słowo, które Jeszua przekazał, czyste, oczyszcza. Czyli ta działalność jego, ta służba, to posłannictwo, to mesjaństwo, to nas oczyszcza, bo on sprawiedliwy umarł za to, co mówił. Bo to było niewygodne politycznie, społecznie i tak dalej. On umarł za to. Dlatego też powiedziane jest, że on umarł za wszystkich. Tak, zgadza się, ale za tych, którzy chcą podążać, słuchać słów prawdy, słuchać słów Jeszua, który powtarza słowa Ojca, które są życiem i prawdą, i to człowieka oczyszcza, wzbudza zmarłych ze stanu duchowej śmierci. Naradza się na nowo z nasienia niezniszczalnego, bo tym nasieniem jest, można powiedzieć, słowo wiekuistego, które trwa na wieki. Żyje, słowo żyje, bo ono jest żywe, trwa na wieki. Żywe, bo Bóg, każde słowo, które wypowiada, ono żyje, działa, funkcjonuje, oddziaływuje. Tu nie trzeba brać personalnie, że samo słowo jest jakąś istotą żywą. Rozumiemy, że w ten sposób słowa nas oczyszczają. Jeszua nas oczyszcza, że też w tym aspekcie duchowej śmierci, zanieczyszczenia, nawet przy zwłokach, fizycznie. Ma to nam uświadamiać, w jakim stanie jesteśmy, jak ważne jest naśladowanie Jeszua, bo wtedy jak ślad, jak to powiedział Piotr chyba, postępujcie za Jeszuą, w ślad, nie obok, nie wcześniej, nie później, tylko ślad w ślad. Wtedy nas to oczyszcza. To jest tylko to prawo tych zwłok, zanieczyszczenia, ma nam uświadomić, jak ważne jest naśladowanie Jeszua. Że tylko przez ścisłe uczenie się, analizowanie, jak to mamy czynić, zmienia się nasze myślenie i postępowanie. Wchodzimy ten stan oczyszczający. Bo mamy być świątynią, gdzie Bóg przebywa. Chyba wrócimy do tego tematu, bo tam nieskończony było o przybytku, o Mieszkan, miejscu, gdzie Bóg przebywa. Bardzo istotny temat, bardzo ciągnący się przez całe teksty od Edenu do Księgi Objawienia, do końca, jak to jest istotne, jak Bóg chce ze swoimi stworzeniami, w tym wypadku z ludźmi, mieć relację bliską, taką jak w Edenie to czytamy. Bóg się przechadza, tak? Chce mieć, rozmawiać chce. On jest Bogiem żywym, ale On chce z czystymi swoimi stworzeniami, które słuchają Jego głosu, mieć relacje. I jednym z elementów jest to, żeby pamiętać o tym, w jakim jesteśmy stanie, że jesteśmy w stanie przekleństwa śmierci i śmierć fizyczna, dotykanie się zwłok ma nam też pomóc w tym, abyśmy nie przekazywali ustami swoimi słów śmierci, słów, których Bóg nie wypowiedział, których Bóg nie zdefiniował, bo od słów się wszystko zaczyna.
człowiek nie wyjdzie z pewnych doktryn, gdy będzie katolickie czy protestanckie określenia używał. Jakieś nabożeństwa. Ja nie znajduję takiego słowa w tekście. No wyjdźmy z tego, wyjdź mój ludu z Babilonu. Babilon, języki pomieszane, tak? Mieszanka słów. Dlatego mówię, że w Biblii jest pełno różnych dziwnych słów, które tłumacze, przepisywacze powsadzali, ale tam ich nie ma. Pewno różnych, oczywiście też się uczę, bo nie znam dokładnie też imiona wypowiadać właściwie. Dzisiaj współcześnie się wypowiada imiona wielkich ludzi, tak jak one brzmią w ich właściwym języku, a to w Biblii się przekręca. Się tłumaczy na jakieś narodowe. Nie, zacznijmy używać, bo one mają właściwe znaczenie. Jehoszua, Jirmiahu, tak? One mają swoje znaczenie przymiotnikowe. No dobrze. Może w drugiej części zajmiemy się innymi sprawami z tej parszy. Przeciągniemy tą parszę na drugą część. Jest 13:20. Może zróbmy przerwę do 14:30. Tak troszeczkę godzinka będzie z haczykiem małym. Zastanówmy się, może mamy coś do zastanawiania w tym temacie, bo tu kilka rzeczy jest pociągniętych w tej parszy. Niektórzy banalnych są, no tu jest kilka, tak, to uderzenie w skałę, ten wąż miedziany i samo podbijanie ziemi kananejskie jest bardzo ciekawe. Ostatnio po prostu byłem niesamowicie zaskoczony, jak można to odczytać. Ale to może później. Dobrze, zrobimy przerwę do 14:30. Zapraszam po przerwie i do usłyszenia.